Po raz kolejny w imieniu przedsiębiorców wystąpił do prezydenta miasta radny Sławomir Sieczkowski. Tym razem oczekuje wyjaśnienia przyczyn podwyżki opłat za odbiór odpadów pobudowlanych. Jeszcze niedawno za pozostawienie gruzu w suwalskim PGO przedsiębiorcy płacili stawkę w wysokości 60 zł za tonę. Aktualnie opłata wynosi 500 zł. Ponad 8-krotny wzrost opłaty może sprawić, że tego typu odpady będą wywożone na dzikie wysypiska, podnosi w swej interpelacji radny Sieczkowski. Proszę o weryfikację polityki cenowej. Apeluje do prezydenta. Podwyżka powoduje, że spółka zamierza zebrać większe przychody. Jakie są tego przyczyny? Nie wiem. Pan prezydent nie odpowiedział na moją interpelację jeszcze. Mam nadzieję, że to niebawem uczyni. Ja się obawiam tego, że taki skokowy wzrost, po pierwsze, to jest ogromna bariera dla naszych przedsiębiorców. Ja widziałem wniosek podpisany przez 34 suwalskie firmy. Firmy budowlane, które zajmują się właśnie tego typu usługami. Przecież dzisiaj mało kto, robiąc remont mieszkania czy domu, robi go samodzielnie. Bardzo często korzystamy z ofert tychże firm. I te firmy, ten ciężar związany z tą opłatą, która wzrosła z 60 do 500 zł netto za tonę, przerzucą na nas, czyli na mieszkańców Suwałk. Radny zwrócił się do prezydenta Renkiewicza z wnioskiem o wskazanie podstawy oraz szczegółowej kalkulacji wzrostu opłaty. Chce również, by przedstawiono mu sytuację finansową przedsiębiorstwa gospodarki odpadami. Rozmawiałem z prezydentem po spotkaniu dotyczącym odpadów. Wiemy, że no, trudna jest sytuacja spółki PGO. Tutaj jest problem, który zagraża bezpośrednio realizacji zadania przez miasto związanego z zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Niemniej jednak musimy do wszystkiego podejść racjonalnie. Prezydent, mam nadzieję, że uwzględni ten wniosek i tą opłatę obniży, aby była ona racjonalna, aby nie dochodziło do sytuacji, w której śmieci wylądują na dzikich wysypiskach. Tego nie chcemy. Problem tego przedsiębiorstwa przekłada się tak naprawdę na nasze kieszenie, ponieważ w efekcie to my będziemy musieli, jeżeli dochodzi do pewnych luk, czyli strat, powstaje dziura w funkcjonowaniu finansowo tego przedsiębiorstwa, będzie pewnie obawa, ja się tego obawiam, że w pierwszym odruchu zostanie skierowany regres do nas, czy do mieszkańców Suwałk. Musimy się nad tym pochylić i obiektywnie ocenić te przesłanki. Drastyczny wzrost opłat za odbiór gruzu jest prawdopodobnie pierwszą jaskółką zwiastującą podwyżki opłat za odbiór śmieci komunalnych. Te zdają się być nieuniknione z uwagi na rosnące opłaty środowiskowe, rosnące koszty transportu, ale też poważny kłopot z utylizacją frakcji, która kierowana jest do spalarni. Na rynku jednocześnie nastąpił gwałtowny spadek zarówno popytu, jak i cen za odpady segregowane. Ta pętla zaciska się coraz mocniej i jedynym rozwiązaniem wiodącym do zbilansowania gospodarki odpadami jest podwyżka opłat wnoszonych przez mieszkańców. W planie pracy Rady Miejskiej na marzec znajduje się cały pakiet tematów dotyczących odpadów i opłat. Miejmy nadzieję, że podwyżka nie będzie 8-krotna, jak w przypadku gruzu, bo to, że opłaty poszybują w górę, jest więcej niż pewne.